Zaczynamy akcję za 5.12. To jest akcja skierowana głównie do studentów. Którą chcecie się badać? To jest w waszym interesie. Pamiętajmy, edukacja jest prawem, nie towarem. Nie możemy godzić się na to, aby płatny kierunek decydował o tym, czy możemy studiować, czy nie. To jest pierwsza akcja nasza. Zrzeszenie studentów jest prowadzone praktycznie od sierpnia, także myślę, że ta akcja jest przede wszystkim też po to, aby studenci zainteresowali się i na przykład akcja, która pojawi się więcej osób. Nie zgadzamy się z planami rządowymi wprowadzenia częściowych opłat za studia, opłat za drugi kierunek. Nie zgadzamy się z tym, żeby uniwersytety, inne szkoły wyższe działały tylko jako kuźnia kadr dla firm, dla korporacji. Chcemy, żebyśmy pamiętali, że studia to jest także czas ogólnego rozwoju.